Jest to jezioro Mierucie, woda należy do okręgu mazowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, woda ma 32 hektary. Ryby występujące tutaj, no, jezioro takie bardziej linowo-szczupakowe, jest tutaj też, łowią tutaj, tak, karpia dużego, lina, karasia, szczupaka, płoć, duży lesz się trafia. Linia brzegowa jest no, bardzo trudno dostępna, gdyż dookoła, tak jak tutaj widzimy, mamy same działki prywatne, więc dostać się tutaj na wodę to jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Trzeba znać kogoś, tak? Właściciela danej działki, który pozwoli nam zejść przez swoją działkę do wody. Tutaj mamy akurat słup graniczny, który w 1545 roku ustaliły trzy mocarstwa: Księstwo Litewskie, Zakon Krzyżacki i Królestwo Polskie, tak? Tu zaraz nieopodal 20-30 metrów mamy naszą żakełkę. Siedział w kapelonach, powinno być klenie, ale. No jest ściek, tak zwany syfek, jak to u nas nazywają. Po prostu z oczyszczalni, tak? Wszystko z grajewskiej oczyszczalni spływa i różnie bywa. Czasami spłynie to, co powinno, czyli woda oczyszczona. Czasami potrafią różne rzeczy płynąć i zanieczyszczenie tak samo z mleczarni, no i głównie z oczyszczalni, tak? Zgłaszane było nieraz, walczymy z tym, no ale jak to jest? Dużo może więcej, tak? Także są zgłoszenia, ale żadnej reakcji od góry na ten temat. No i tyle. To jest garaż Społecznej Straży Rybackiej z Grajewa i koła 83. Przetrzymujemy znalezione siatki, żaki, naszą łódź nieszczęsną, którą strach pływać, bo jest strasznie wywrotna. To jest końcówka 2020 roku. Jezioro Rajgrów. To jest około 300 metrów siatki. 300 metrów siatki. Wszystko. Teraz wiosenne. Kwietniowe, majowe. Co tydzień coś się pojawia. Co dwa tygodnie się tam temu, nie jest. No nie? Dwa lata temu były siatki o łącznej długości ponad 2 km na jeziorze Toczłowo. Ta łódka jest po prostu mało stabilna. Jest za mała po prostu dla straży, tak? Dwóch tak rosłych strażników i już jest problem, tak? Wyciągnąć jakąś sieć z wody, to trzeba na kolanach się kłaść na nią, żeby ją coś zrobić. No, nie? No strach jest, po prostu jest chybotliwa. No. Trzy lata temu, trzy albo dwa, było 2 km ponad sieci na Toczłowie, to naprawdę plus ryby, plus strażnicy, to już było niebezpiecznie. Czyli zaczęliśmy działać od tamtego roku, od marca konkretnie, już z dwoma kolegami. Zostaliśmy spory nieporządek na naszych rzekach, który nas przerósł aż, że było sporo roboty nadrobić. No i w kilka miesięcy czasu no sporo się daliśmy znać o sobie, że znowu powróciła straż rybacka na te wody w powiecie grajewskim. No i zaczęliśmy być konsekwentni w tym. No dzięki temu wędkarze zaczęli zważyć, co robią nad wodą i ludzie zaczęli wykupować sobie zezwolenia, bo większość też było w ogóle, większość, którzy zostali ukarani mandatem, to z tego powodu, że nie mieli w ogóle zezwoleń na połów ryb. Niektórzy też nie mieli kart wędkarskich posiadali. Skrzyknęliśmy się w marcu bodajże, w tamtym roku, ze względu na to, że jesteśmy wędkarzami i lubimy łowić ryby i widzieliśmy dużo nieprawidłowości na naszych wodach, no i powiedzieliśmy, że dość tego, trzeba coś działać, tak, żeby ta ryba była, żeby coś zostało i dla nas. Dla wędkujących. I wzięliśmy się za robotę. Dostaliśmy do straży. Tutaj do naszego koła. I działamy, tak? Samochód dostajemy od koła 83 na podstawie takiej umowy. Wypożyczają nam go po prostu. Czy na początku naszej działalności to jeździliśmy przeważnie naszymi prywatnymi samochodami, bo ponieważ tam prezes koła tam bał się nam udostępniać tego auta, ze względu, no nie ufał nam, nie, po prostu na początku. No i jeździliśmy swoimi prywatnymi autami, no po prawie rok czasu. Na różne patrole, rzeki, jeziora, wszędzie w naszym terenie. Nie mamy swojego samochodu, nie mamy swojej łodzi. Łódź też należy dookoła. Nam zostaje tylko wypożyczona. No
można powiedzieć, że brakuje nam sprzętu, latarek, wszystkiego. No. Mamy tylko dwie latarki i mamy także jedną lornetkę, nie? Na dziewięciu strażników i na czterech kadetów. I w tym jeszcze dwóch jest strażników takich w spoczynku. Mamy rzekę, każdy widzi, jaka rzeka jest. Płytka. Kraina, można powiedzieć, klenia jazia. Klenia jazia można sobie tutaj fajnie połowić. I na przepływankę, i na spinning. Jakiś czas temu zaprzestano, może dwa lata temu, zaprzestano wpuszczanie tutaj sandacza, który był wpuszczany nie wiem po co. Odkąd żyje i łowi na tej rzece, nikt na tej rzece sandacza nie złowił. Ale jakiś pan ichtiolog stwierdził, że to jest rzeka sandaczowa i był to wpuszczany sandacz. Jak już mówiłem, nie wiem po co. Nie wiem po co i na co, tak? Jaś kleń jest, ale sandacza nikt tu nie złowił. Ze szczupakiem też jest coraz gorzej, na rybek, który jest tu wpuszczany, myślę, że nie przeżywa następnego dnia. To jest wylęk, tak? No, bo ze swoich obserwacji uważam, że on tutaj nie przeżywa. Trzeba zrywać czymś większym. I na tę chwilę szczupak jest po prostu gatunkiem na wymarciu. Wymiarowy szczupak, powyżej tam 55 cm jest... Ja dwa lata temu nie złowiłem, rok temu nie złowiłem takiego szczupaka. Jesteśmy nad jeziorem, to słowo, w serce naszego koła. Największa woda, najwięcej tu wędkarzy łowi. Jaki problem? Problem tak jak wszędzie, brak ryb. Brak ryb, kusownictwo, mięsiarstwo. Borykałem się z kusownictwem. Jezioro nie jest za duże, a potrafiły być siatki od brzegu do brzegu, tak? Po 800 metrów siatka, tak? Rekord było 3 takie siatki na jeziorze, tak? Czyli 2 km 400, tak? Się zdarzają pojedyncze takie 800-metrowe siatki, takie jakieś tam mniejsze, większe. Nikt nigdy nie został zapalony na gorącym uczynku, jakieś tam podejrzenia są, tak? Mamy straż, mamy chłopaków, którzy naprawdę fajnie działają, tyle że brakuje im sprzętu, tak? Ja uważam, że najważniejszy był termowizor, nie? Termowizja. Żeby mogli coś działać, bo wszystkie siatki, które były na jeziorze, były zastawione, jak była mgła. No ja no, naprawdę gęsta mgła i, no, 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 i wtedy chyba tylko termowizja by pomogła kogoś takiego namierzyć, tak? Jak te siatki stawia, tak? To jest odpływ od jeziora Czułowo w stronę rzeki Ełk. I tutaj mamy problem ze śluzą, bo corocznie ktoś po nocach spuszcza wodę nam z jeziora. W tym roku nam spuścili przed tarłem szczupaka i innych ryb. Spuści nam metr wody. Bez żadnej zgody, pozwolenia. Dzwoniliśmy do Wód Polskich i Wody Polskie zdziwione, one nic nie wiedzą. Tam na drugi dzień ktoś kogoś wysłali, żeby zamknąć śluzę, nie? A to podejrzewamy, nie wiem, kogoś lokalnego. Ktoś skąd, stąd, tak? Co zalewa może pola, czy co? Czy tutaj też wędkujący przychodzą na żywca sobie łapać podrywkami? Czyli jest zakaz 50 metrów. To łatwy dostęp do ryby jest po prostu. I wybierają podrywką żywca i potem... No i jak coś się trafi, tak? Na patelnię, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o rzekę Wiscę, to jest rzeczka należąca do naszego koła 83 w Grajewie. W tej chwili jest, wiadomo, nasze koło pod okręgiem mazowieckim. Około 20-25 lat temu za wcześniejszego gospodarza była zarybiana. Zacząłem tu zarybiać ją pstrągiem, no i przez dłuższy okres, przez lata, naprawdę populacja pstrąga tam była na przyzwoitym poziomie. Nie było problemem. Często się słyszało o rybach z piątką z przodu, tak? I jakieś 7-6 lat temu wynikł taki mały problem, bo podczas budowy obwodnicy miasta Szczuczyn po prostu przez dłuższy okres, około 2 tygodni, podczas prawdopodobnie zabijania pali, wodą spływała cały czas taka brudna woda. No i od tamtego momentu po prostu ta populacja jakby zniknęła. Najprawdopodobniej zeszła po prostu niżej, w stronę aż Biebrzy, tak? Tak samo prowadziłem jakieś tam wywiady takie prywatne, lokalne z ludźmi, którzy tam mają pastwiska, pola nad tą rzeczką i zawsze te ryby szybko uciekające widywali. No a tak samo jak moje zdanie od tamtego momentu po prostu jest coraz słabiej i tego pstrąga nie widać. Zdarzają się sporadycznie, ale to nie jest to, co było przed laty. No i postanowiłem, aby po prostu coś w tym temacie zadziałać. Za zgodą koła złożyłem wniosek do okręgu o otworzenie odcinka górskiego, no kill, żeby po prostu chronić, wiadomo, jeszcze te pozostałe ryby. No i takim celem jest po prostu też odbudowa tej populacji. No i tutaj się zwracamy z prośbą do okręgu mazowieckiego,
No, aby po prostu jakieś konkretniejsze, większe nakłady zarybieniowe nam przyznano, bo do tej pory otrzymywaliśmy 500 sztuk na rybka jesiennego, co na taką rzeczkę to jest kropla w morzu potrzeb, tak? Chcemy, aby po prostu, aby zarybienia były na tym poziomie, jak inne rzeki okręgu mazowieckiego, pstrągowe, tak? Czyli Żądza, Jeziorka i tak dalej. No i to taka nasza główna prośba jest do okręgu, żeby to pozytywnie rozpatrzyć i pomóc po prostu w odbudowie populacji tego pstrąga na Wiśle, tak? Jesteśmy nad rzeką Ełk, która jest pod opieką koła 83 Grajewo. Rzeka jest średniej wielkości, wiadomo nizinna, o różnym charakterze. Tak samo jak tutaj mamy odcinki leśne, dalej mamy odcinki jakieś bagienne, typowo łąkowe, polne. Dalej łączy się na wysokości miejscowości Modzelówka z kanałem Rudzkim. Praktycznie to jest jedna i ta sama woda, tylko po prostu dwie nazwy, który wpada do Biebrzy, tak? Z rybek, jakie tu możemy połowić, tak jak tutaj klasyczna miejscówka kleniowa, wiadomo, jest sporo klenia, jazia głównie, wiosną można ładnego trafić, takie około 50 cm często się zdarzają. Z kleniami jest troszkę słabiej, ale 35-40 cm takie standardowe rybki. Woda, no mówię, urozmaicona, są jakieś rafki płytsze z kamieniami, są odcinki polne, głębsze rynienki, boleń, ładny też się potrafi trafić, no i białoryb ludzie tak samo łapią, leszcze, płoć. Tak to wygląda, także zapraszamy. Ile worków jest, panie Tonitaj? Będziemy liczyć, zobaczcie, wszystko. Także no, musi być 50 tysięcy. 50 tysięcy. Ja no to staro rzekę Ełk jeszcze zawieźć, ale worek, wiesz? Staro? No, jak to na Mozylówkę jedziemy, to można zawieźć jeden, no. Teren zobaczymy. Nawet, bo jeszcze nie jest dobrze, jest do końca rozżerowana, rozumiesz? I ona się szybko... Wiesz, orfy są, nie? I one są, te orfy, bo co rok te orfy się widzi, że one, że te ryby właśnie przyjmują, że rośnie, tak? Widać, tak? Dzięki tym orfom, także kilka zawsze sztuk jest w worku, widzimy, że no, że te zarybienia ma sens, tak? Ale gdyby przyłożony sandacz, to było bez sensu. Dzisiaj, w dniu 1 czerwca 2021 mamy obowiązek zarybić rzekę Ełk. To jest obwód rybacki rzeki Ełk numer 45. Do nurtu, do wody, do wód tej rzeki wpuszczamy dzisiaj w Grajewie jazian, rybek letni w ilości 50 tysięcy. W początku jeszcze wcześniej, jeszcze do staży przystąpiłem. Mam sklep wędkarski stacjonarny otwarty i sporo ludzi, wędkarzy, informowało z rozmów klientów. Wynikło z tego, że jest bardzo duża samowolka, że ludzie wędkujący nad naszymi wodami robią co chcą i wyławiają co, no i dużo sieci jest. No i tak jakoś się tak zgrało, że jeszcze kolega Piotr i jeszcze Piotr Krzysztof, jakoś się zgraliśmy, że w trójkę razem doszliśmy do tej straży. I od marca zaczęliśmy działać, czy przed jeszcze przystąpieniem do straży, obadaliśmy cały teren. Przejechaliśmy na własną rękę cały teren, obadaliśmy co mniej więcej, gdzie może być, jak to wygląda, gdzie są dojazdy. I na tej podstawie zaczęliśmy działać. Czy ten plus był, bo posiadałem dużo informacji już na ten temat, co, jak i w jakich miejscach i kto to robi. I było nam łatwiej to w tej sytuacji. Tak, miałem wywiad ze sklepu, później na początku mieliśmy, jak zaczęliśmy działać, bo zaczęliśmy działać, to były częste wyzwania patrolu policji. Bo było zawsze, o, bo to, bo tamto, nie mam karty, albo zapomniałem. Się okazywało, że to już było tak, w ogóle nie było to kwestionowane wcześniej nad wodą. Zawsze było jakby, z tego co wiem, to wszyscy były pouczenia. Zaczęliśmy karać, zaczęliśmy sprawdzać, no i wędkarze nie byli tego przyzwyczajeni, że straż, ktoś przychodzi i sprawdza karty. Nie byli tego przyzwyczajeni, no i były różne takie, później przez osoby trzecie otrzymywaliśmy groźby. My w to tak nie wnikaliśmy, bo żeby to ktoś powiedział w oczy, nie? Ze straszy, to może by to zgłosić na policję, ale zawsze to było zgłaszane przez trzecie osoby, żebyśmy tu nie pojawiać się, bo tutaj później żonę, dzieci pobiło, były takie sytuacje. Kolega właśnie ten Krzysztof z tego powodu wyszedł na jakiś czas ze straży. Musisz przestraszyć, że go łódź przydziurawią. Ale zaczęliśmy działać tam, czy zostaliśmy z Piotrem i zaczęliśmy działać to jeszcze
niektórzy nas jakby trzymali za nas kciuki, nie? Że dalej chłopaki róbcie co robicie, robicie dobrze, w końcu działacie, coś tu działa, pilnuje tego. No i sporo ludziom się też nie podobało, co robimy. Bo no wiadomo, były ryby w wiadrach, jaźnie wymiarowe, jaźnie niewymiarowe. No tego nikt nie pilnował wcześniej. Ponad wymiar ryby zabierane. No była samowolka. No. A my jak zaczęliśmy działać tam konkretnie, to i groźby nam nas spotykały, różne wyzwiska, przyzwiska. No jak to bywa. No, ale się nie poddaliśmy. Wytrwaliśmy do tej pory, no i będziemy dalej działać, aby zapewniać bezpieczeństwo dla naszych wód.